Witam Państwa po krótkiej przerwie. Oglądacie Państwo program Galaktyka Pomerania z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy w Szczecinie. Gościem w naszym studio jest pani Wioletta Kozłowska. Witam bardzo serdecznie. Przedstawię jeszcze dalej kierownik kompleksu kinowego. Multikino, po prostu. Zgadza się, także piękna nazwa, prawda? Piękna kierownik nazwa, kompleksu kinowego. Brzmi, to brzmi tak. I zobowiązuje. Oj, ależ oczywiście i jak na długie na wizytówce jest. Pani Wioletta, proszę powiedzieć, zaczniemy od, ustaliłyśmy przed programem zresztą, od kina na obcasach. Tak, także drodzy Państwo, jak co miesiąc spotkanie tylko dla pań, tym razem 2 lipca się odbędzie. Będziemy mieli film Wielkie Wesele, także zapowiada się całkiem sympatycznie. Zaprosiliśmy bardzo ciekawych gości, będzie florystka, będzie można uczyć się, jak należy komponować bukiety kwiatowe. Panie mają nawet zrobić same takie bukieciki a la ślubne, także zapowiada się bardzo interesująco i ciekawie. Także sezon też taki ślubny, prawda, przed nami. Jeszcze więc lipiec, nie? Czy R nie ma, także tak sierpień. Przygotowujmy się, kręćmy bukieciki. Także, proszę Państwa, kino na obcasach to jest naprawdę tak wdzięczny projekt, który jest w kinie, ponieważ te kobiety, które przychodzą do nas, teraz raz, że to są najczęściej już nasze znajome, my już wiemy, co tam u nich w domu słychać tak naprawdę i co miesiąc na zasadzie dzień dobry Pani Wioletko, dzień dobry Pani Kasiu, także naprawdę jest bardzo sympatycznie, no czujemy się coraz bardziej zżyte z tymi paniami, które przychodzą, także jest naprawdę, naprawdę ciekawie, ale co jest w ramach takiego niusika, że tak powiem, to ostatnio zmienił nam się prowadzący, bo do tej pory ja prowadziłam kino na obcasach, a teraz mamy mężczyznę. A więc rodzynek jest taki, wśród pań. Rodzyneczkiem jest i panie są takie łaskawe dla niego w ogóle, no bo to mężczyzna wśród tylu oczywiście pań, ale generalnie stwierdziliśmy, że no, mężczyzna daje sobie radę ogarnąć ten babiniec. Naprawdę? Także naprawdę będzie bardzo ciekawie, myślę, a poza tym no fajny film, nie oszukujmy się, to jest taka plejada aktorska, która zagra w tym filmie, jak to jest reklamowane i że cię nie odpuszczę aż do śmierci. Także myślę, to pokoleniowo o ślubach będzie troszeczkę mówione w ramach komedii, także myślę, że będą się panie, bo to projekt tylko dla pań, świetnie bawić. Pięknie, no kino na obcasach we wtorki, prawda? Zawsze pierwszy wtorek miesiąca. Wszystkie panie godzina zapraszamy. Mówiłyśmy zresztą, że jeżeli chcą, to z tym partnerem mogą przyjść, czy nie? No, powiem tak, no partner może odprowadzić do drzwi. Ale niech nie wchodzi, nie psuje atmosfery, bo jednak jaka jest atmosfera? No nie bądźmy delikatne, mówimy do mężczyzn. Tak, no tak, no generalnie, no żeby mężczyzna mógł zostać na sali kinowej, to ja muszę spytać wszystkie panie na tej sali, czy one wyrażają na to zgodę. A tu jest różnie. Na pewno. Tak, raz pan musiał powiedzieć wierszyk na przykład, albo okręcić się dookoła. No, powiem, no panie potrafią być okrutne, więc lepiej swojego mężczyznę nie narażać na dodatkowy stres. Niech nas dowożą i później przyjeżdżają, tak, odbierają. I niech tak pozostanie. Zdecydowanie. Projekt tylko dla pań, ale naprawdę jest bardzo, bardzo sympatyczny. Ze swoim mężczyzną można przyjść na inną godzinę. Oczywiście zapraszamy, bo to mile i wdzięcznie tak przyjść sobie z mężczyzną na komedię romantyczną, jak już na komedię z nami przychodzi, prawda? Tak. To trzeba wykorzystać. Natomiast niech to kino na obcasach zostanie na obcasach rzeczywiście. Tak jak pani mówi, świetna atmosfera, kobiety się odnajdują, w tym zawiązują się przyjaźnie, znajomości i inaczej też rozmawiamy o życiu i żalimy się, jak tego mężczyzny z boku nie ma, prawda? Jak jesteśmy same. Ależ my absolutnie na żadnych mężczyzn się nie żalimy. Oczywiście, że nie. No jak? Nasze drugie połówki, więc cóż, w jaki sposób odbicie naszej, więc co oficjalnie to niech tak będzie, niech tak pozostanie. I tej wersji się trzymamy. Dobrze, powiedzmy teraz o operze Giuseppe Verdiego. Proszę Państwa, ja co przychodzę tak naprawdę, to mówię coś o operach, ponieważ ja jestem fanką tego projektu, bo to jest, nie wiem jak to nawet powiedzieć, tak inne od kina, które uwielbiam, ale proszę sobie wyobrazić. Morze Jońskie, antyczny amfiteatr z VII wieku przed naszą erą, ruiny, widok na Etnę, która jest lekko przydymiona, albo mgiełka jakaś, że tak powiem, u stóp niej jest. I w tym wszystkim odbywa się przedstawienie opery Rigoletto Giuseppe Verdiego o miłości, o zabójstwie, bo tam zawsze krew się leje w tych operach. To trzeba przyznać w ramach właśnie fabuły. I wszystko to pięknie oświetlone w tym właśnie włoskim niebie, w tym ciepełku, wiaterku od morza. Także proszę Państwa, to tak cudnie wygląda, że nawet jak ktoś nie jest fanem opery, to po prostu popatrzeć i człowiek już tam jest.
Po prostu jest tam i chłonie wakacje i nawet dla czegoś takiego warto przyjść. I 9 o 21.30, a więc późno, ale czekamy, aż się ściemni po prostu na Sycylii. Mamy transmisję na żywo Rigoletto Giuseppe Verdiego. Transmisja na żywo 9. Transmisja na żywo, tak. A w ramach takich, kiedyś opowiadałam tą anegdotę, nie wiem, czy akurat tutaj u Państwa, mieliśmy w zeszłym roku też transmisję z Taorminy na żywo, ponieważ w tym czasie odbywa się festiwal właśnie na Sycylii operowy i część naszych operomaniaków było wtedy właśnie na Sycylii i było właśnie na tym, znaczy podczas właśnie tego przedstawienia, które myśmy transmitowali. I tak zawsze mówili, pani Wioletko, to tam, jak będą kamery, to postaramy się pomachać, żeby nas w tym Szczecinie było widać. Także pozdrawiali nas bardzo, bardzo serdecznie. Nawet jedną osobę widzieliśmy z naszych Naprawdę? Znajomych operomaniaków. Machającą? Tak, machającą, że po prostu no tutaj w Szczecinie, no wszyscy bardzo, bardzo miło się poczuliśmy. Także no, to są takie piękne wydarzenia, te opery, bo za chwileczkę mamy 18 z kolei lipca, mamy Jezioro Łabędzie z Mariinski Teatr w ramach baletu z Petersburga, więc klasyka baletu. Rosyjski balet, klasyczny i Jezioro Łabędzie w najlepszym wydaniu chyba. A co ciekawe, to będzie odtworzenie, więc ktoś to nakręcił, zmontował, że tak powiem brzydko, ale to nie byle kto, bo to zrobili ludzie, którzy razem z Cameronem kręcili Awatara, którzy ze Spielbergiem kręcili Hugo i dostali za to Oscara. To są ludzie, którzy robili efekty specjalne do Życie Pi. Więc ja jestem ciekawa, jak ludzie, którzy takimi rzeczami się zajmują, wzięli się za balet. Co chcą nam pokazać, jak przedstawić, bo on będzie w 3D, jak przedstawić opcję 3D, format, tak, w balecie, jeszcze ludzie, którzy umieją to robić, więc no myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawie. To pewnie jest i tu sztuka. Zapraszamy, tak, to zapowiada się naprawdę perełeczka. Więc 9 i 18, wielkie wydarzenia w Multikinie. Tak. To wszystko, tak powiem, u nas będzie w ramach takich właśnie przedstawień operowych, bo ja oczywiście będę do Państwa przychodziła i mówiła o innych transmisjach, typu z Placu Czerwonego Anna Netrebko będzie miała, to jest wielka diwa operowa. No także no, ten, kto... To też będzie transmisja? Nie będzie transmisji, ponieważ transmisje są niebezpieczne, że się tak wyrażę, ponieważ różne rzeczy z satelitą czasami się potrafią wydarzyć, a w odstępie miesięcznym już to jest wszystko obrobione, że można to zrobić z odtworzenia. Więc jest to bezpieczne, jest to świetnie obrobione pod kątem dźwięku, obrazu, nie ma niespodzianek. I w tym momencie właśnie my staramy się, żeby to już było takie jakoś... Dopracowane, tak, przepiękny, tak, efekt końcowy. Żeby to już Państwu przedstawić jakoś pierwsza klasa, więc no, jest, transmisje operowe na żywo mają swój taki, jak to powiedzieć, taki... Minus? No, znaczy, to nawet nie minus, ale... Plusem jest to, że to jest na żywo, więc się fajnie czujemy, że uczestniczymy w czymś, co tysiące kilometrów się odbywa, ale no niestety musimy się z innymi rzeczami tutaj zmierzyć. Więc pewne niedogodności mogą, tak, które mogą być, a odtworzenia tego nie mają, są już tego pozbawione. Dopracowane. A rodzina do kina, też projekt Multikina, kolejny. A to jest taki sympatyczny projekt, ponieważ zaczęły się wakacje, proszę Państwa, także wreszcie są. I kiedyś opowiadałam Państwu o bilecie rodzinnym, który polegał na tym, że w weekendy wszystkie filmy bez ograniczeń wiekowych do godziny 13 są, cena dla rodzica i dla dziecka jest taka sama. I jest ona o wiele niższa niż normalnie przyszedłby do kina. A w związku z tym, że są wakacje, to żeśmy to przedłużyli na cały tydzień. I teraz, proszę Państwa, wszystkie filmy, które mają kategorię wiekową bez ograniczeń, do końca wakacji, do godziny 17, czyli też jest odpowiednia godzina, jest właśnie ten bilet. I w tym momencie jest jedna cena dla rodzica, jedna cena dla dziecka, o wiele niższa niż tak by był bilet ulgowy czy bilet normalny. Także myślę, że warto przyjść, ponieważ no, zapowiadają się bardzo ciekawe premiery, choćby Potwory i spółka Minionki, no do tego jest naprawdę dużo, samoloty w 3D, no także no uniwersytet potworny, bo to teraz się Potwory druga część nazywa, Smurfy będą w 3D. O, pięknie. Także no będzie można skorzystać z tych filmów właśnie w tej innej, lepszej cenie. I jeszcze no z pociechą obok. I nie narzekajmy, że nie ma co robić. Czasem no, z dzieckiem, że się nudzimy, prawda? Do 17 do Multikina możemy przyjść, przecież od rana cały tydzień. Tak, i no mówię, bo wcześniej normalnie w roku szkolnym to jest właśnie w weekendy tylko ta promocja, a tu właśnie przedłużyliśmy cały na 7 dni w tygodniu właśnie w wakacje do godziny 17. I co jest ważne, filmy, które mają kategorię wiekową bez ograniczeń wiekowych, czyli to są po prostu te bajki, które są najbardziej popularne.
Dziękuję serdecznie Pani Wioleto. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Do Multikina nie musimy zachęcać. Ja zapraszam zawsze. Dziękuję serdecznie. Gościem w naszym studio była Pani Wioleta Kozłowska, kierownik kompleksu kinowego, właśnie Multikino, tutaj z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy w Szczecinie. Ja zapraszam Państwa na krótką przerwę. Widzimy się z kolejnym gościem. Do zobaczenia.